to jest kosmetyczka w ogóle, którą zamówiłam dla Oliego, jak był mega mały i to miała być kosmetyczka na pieluchy, na jakieś tam kosmetyki dla dzidziusia, a tak mi się świetnie sprawdziła. Może jeszcze gdzieś złapiecie. To jest Elodie Detail. No nie wiem, no żadna mi się tak dobrze nie sprawdza, więc została. I pokażę Wam tak szybko, co ze sobą zabieram na wyjazd, co mega mi się sprawdza, więc może zacznę od perfum. I to jest, słuchajcie, Made in Lab i to jest 77, ich nowy zapach. Ja w ogóle bardzo lubię te perfumy i to jest dla mnie taki idealny zamiennik na co dzień, ale o nich Wam powiem więcej, bo ja już kiedyś nagrałam dla Was film. Ale o nich powiem Wam więcej, może w takim jakimś konkretnym filmie o zapachach, no ale bardzo lubię sobie go wrzucić do kosmetyczki. Jak nie chcę na przykład, nie wiem, brać jakichś Chaneli na wyjazd czy coś, bo boję się, że gdzieś stuknę, puknę. No piękny, cudowny, orzeźwiająco, owocowo, kwiatowy zapach. Nowość 77, sprawdźcie koniecznie. Nie pamiętam dokładnie, czego to jest zamiennik. Naprawdę nie pamiętam, ale no turbo przyjemny zapach. Tutaj mam kolagen i to jest kolagen, który ja piję już od jakiegoś czasu i to jest kolagen, po którym po prostu bardzo dobre rezultaty widzę w badaniach krwi. Tutaj mamy witaminę C, biotynę, no jest świetny. Fajnie, że w saszetkach nie trzeba brać całego pojemnika, tylko mam saszetkę, robię sobie gdzieś nawet do torebki mogę wrzucić. Tutaj mam kremik na dzień i to jest akurat nowość w mojej kosmetyczce, bo sobie go złapałam i no używam, super się sprawdza. Pięknie mi wygoił buzię, więc zostaje ze mną na razie póki co La Roche Tolerian Ultra Nua, nie wiem, no ale super, bardzo, bardzo fajny. Tutaj mam z kolei trzy rzeczy pod oczy i nie wiem jak to się znalazło w ogóle, wiecie. No naprawdę, wyjazdowa kosmetyczka i trzy kremy pod oczy. Jakiś tutaj błąd się wkradł. No ale dobra, jak już je mam, to może trochę opowiem. Bardzo dobry krem Mary May, nowość na La Roche. I jeżeli szukacie takiego kremu, który będzie dawał dobry efekt anti-aging, ale który będzie też z opcją redukowania wszystkich opuchnięć, to jest krem dla Was, dlatego że ja zauważyłam bardzo dużą różnicę, kiedy wstaję na przykład i mam opuchliznę pod oczami z samego rana, no to widzę, że wszystkie tak jakby właśnie opuchnięcia, zaciemnienia, chociaż ja akurat nie mam z jakimiś wielkimi zaciemnieniami do czynienia, ale widzę, że no tak pięknie to wszystko redukuje. To jest jeden z lepszych kremów ostatnio, jakich w ogóle używałam pod oczy. Powiem coś jeszcze o tym Basic Lab, bo to była ostatnio nowość w mojej kosmetyczce i na razie ja póki co czekam na rezultaty. Sobie tak go używałam, no jest okej, no ale na razie nic więcej. Tak jak pałam bardzo dużą sympatią do ich kosmetyków, to na razie to jest jedyny kosmetyk, po którym nie widzę jeszcze jakichś tam rezultatów, ale no używałam go bardzo krótko, bo tylko 2 tygodnie. No i przerzuciłam się na ten. A tutaj mam taką kurację i akurat to jest kuracja bardzo takim tłustym masełkiem z Veoli. Nawet spokojnie bym mogła powiedzieć, że możecie sobie tego masełka używać na usta, ale natomiast co to jest? Oczywiście tutaj macie kurację anti-aging, ja chciałam Wam otworzyć i pokazać, jak fajnie wygląda w środku. Ogólnie to jest krem, który jest po prostu oparty na takim bogatym kompleksie aktywnych kwasów tłuszczowych i w sumie mamy tutaj dużo olei, na przykład tam z pestek malin chyba jest, żożoba, z marchwi. On, ja bym powiedziała, że przynosi komfort na skórze wokół oczu, szybko bardzo regeneruje, odżywiając, chroni przed czynnikami zewnętrznymi, ale tak ładnie elastycznie. Mam wrażenie, że po nim skóra jest taka odżywiona i te zmarszczki takie wypełnione, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. No na pewno natychmiast wygładza. W sumie mamy tutaj taką profilaktykę przeciwstarzeniową, ale też na pewno, jeżeli macie suchą okolicę dookoła oczu, to Wam się super sprawdzi. Pamiętajcie tylko naprawdę, że to jest bardzo tłusty krem. Warto rozgrzać chwilkę wcześniej w dłoniach. Więc to jest tak jeszcze pokrótce. I słuchajcie,
co Wam chciałam pokazać. No oczywiście tutaj moja wyjazdowa kosmetyczka, nie mogłoby zabraknąć bazy Heimish Artless Glow Base, którą wykupujecie cały czas z mojego polecenia z La Rose, ale ona naprawdę jest cudowna, więc to jest to. Tutaj mam z Basic Lab taki serum pod krem i to jest, słuchajcie, antyoksydacyjne serum wyrównujące. Tutaj mamy witaminę C, mamy tutaj kwas askorbinowy, no właśnie 15% witaminę C, prebiotyk, filtry z wody ryżowej, bardzo fajne serum, które koi wszystkie niedoskonałości. Mam wrażenie, że ono też w dużej mierze pomogło mi przywrócić gdzieś tam tą kondycję mojej skóry. Ja dostałam silnego, bardzo silnego uczulenia i no w dużej mierze produkty Basic Lab gdzieś tam uratowały tą buzię. A tutaj mam jeszcze z Mezo Aesthetic i to jest filtr, o którym Wam mówiłam. Ja bardzo lubię sobie brać na wyjazdy takie kosmetyki, gdzie nie muszę się malować, tylko nakładam filtr, a ten filtr jest już z kolorem, więc tak to była moja wyjazdowa kosmetyczka. Czy tu jest dużo? Nie wiem, to jest pielęgnacja, mam jeszcze tam wiadomo rzeczy w łazience, typu jakiś demakijaż, ale ogólnie jak nie wiecie, co przetestować sobie z tej mojej polecajki, to bardzo, bardzo bym Wam polecała te dwie pozycje pod oczy, bo są cudowne. W ogóle marka Mary May to jest na La Rose wyłączność i dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że ciężko jest te kosmetyki znaleźć i dziewczyny często zamawiały gdzieś tam z zagranicy. Natomiast ja uważam, bo akurat on kosztował 79 zł, ja uważam, że jak za taką pojemność, tu mamy 30 ml, czy tam 30 gram, normalnie jest zazwyczaj 15 w kremach pod oczy, więc jak za taką, bo na przykład tutaj macie 15, prawda? Czyli tu jest dwa razy więcej tego kremu. Jak za to, co ten krem faktycznie robi, że on w sumie tak rozjaśnia tą okolicę pod oczami, niweluje te opuchnięcia. Kwas tranexamowy, ja zawsze właśnie zapominam, ale on ma za zadanie zmniejszyć te przebarwienia, rozjaśnić tą skórę, zniwelować blizny potrądzikowe i dodatkowo właśnie ten glutation, a w sumie glutation, no to taki istotny składnik antyoksydacyjny w organizmie, więc on chroni przed działaniem wolnych rodników, o to mi chodziło. Dzień dobry, witam Was w ten piękny dzień i naprawdę piękny dzień. W szczycie ma być 31 stopni i przyznam, że stęskniłam się za takim latem. To jest takie lato, jakie ja pamiętam jeszcze jak byłam dzieckiem. Po prostu sielsko-anielsko upały, każdy gdzieś tam szuka cienia, chowa się, truskawki na ogrodzie z czereśniami, no tak to widzę. Bociany, słuchajcie, w gnieździe. Właśnie on siedział sobie bocian, karmił swoje młode. Jedziemy dzisiaj na Osiek i to jest Molo Resort. Mamy, o, 400 metrów nam pokazuje taki znak. Odkąd wróciliśmy z wakacji, Oli cały czas nas prosi, żebyśmy pojechali na basen. No i mieliśmy kilka podejść różnych właśnie w okolicach Śląska, no ale no nie znaleźliśmy jeszcze tego czegoś, a że niedziela wolna, stwierdziliśmy, że nie będziemy tracić dnia, tylko wybierzemy się na wycieczkę. Słyszę, że Oli jest zachwycony tym, co zobaczył dookoła. Wiecie co, jest mnóstwo ludzi, ale jest po prostu pięknie. I jeżeli uda mi się tam troszkę więcej nagrać, bo wiecie, no nie chciałabym też kamerować ludzi, a jednak na każdym leżaku ktoś leży, no to dam Wam znać, czy warto tu przyjechać. Ale z tego, co widzę i jak to się prezentuje tak na pierwszy rzut oka, to naprawdę fajnie. No. Wiecie co, też przeliczając, bo my przyjechaliśmy z Katowic, to tutaj jechaliśmy 50 minut jakieś, tak dookoła godziny, no to my mamy tyle samo mniej więcej z Lublina nad Białe, no tak to sobie porównuję, tak? Chyba nad Białe godzinę. No nie wiem, a czasami jak się stoi w korkach, to nad jakieś Zagłębocze wcale nie mniej się jedzie, więc no dobra miejscówka, tak bliziutko. Chciałam pokazać, że dostałam jakiś czas temu w prezencie kubeczek ze Starbunia, taki fajny. Moja Wiola mi kupiła w Chicago. No i cały czas używam, cały czas piję. W ogóle jakiś to jest, o, jeszcze naklejka z recyklingu. No, lubię bardzo ten kubeczek.
Ale ktoś zadowolony idzie. No pięknie to wygląda. Pojedziemy sobie później na rowerki. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy po całym dniu plażowania i było super. Naprawdę, na pewno przyjedziemy. I to nie raz. Nie mamy daleko, tak no, godzinkę drogi z Katowic jakoś. 45 minut może jechaliśmy, ale no powiem Wam szczerze, że czułam się jakbym była na wakajkach dzisiaj, więc świetnie. Jest w ogóle 31 stopni było, rozumiecie? Leżaczki są super. Wyjechaliśmy z tego osieku, w każdym razie Molo Resort i naprawdę było super. W ogóle jestem pozytywnie zaskoczona tym, że są takie piękne miejsca w Polsce i czułam się tam, jakbym była na wakacjach. Ostatnio byliśmy w, nie pamiętam, ale to jezioro się gdzieś tam mieści koło tych. No i niestety nie było to spełnienie marzeń i naprawdę jakoś tak w ogóle nie czułam się tam fajnie, ale też nie czułam się tam, no dobra, nie chcę powiedzieć bezpiecznie, ale po prostu sporo było pijanych osób i pijanych osób z dziećmi. Tak, no nie mój klimat, wiecie, dla każdego coś miłego, ale ja no nie jestem zwolennikiem takich imprezek i w ogóle takiego słownictwa i tego, żeby gdzieś tam nawet mój Oli tego słuchał, więc no machnę ręką na to, bo tak jakby cały czas szukaliśmy super miejscówek dla, no żeby sobie gdzieś tam wyskoczyć nawet na weekend albo jak będzie wolne. Okazało się, że soboty niestety nie mieliśmy wolnej, ale mieliśmy wolną niedzielę, więc wyjechaliśmy w tą niedzielę. 31 stopni dzisiaj pokazywał termometr w takim szczycie i naprawdę było bardzo ciepło, ale przez to jak jednak się jest nad jakąś wodą, no to jest inaczej. Jeżeli byście się mnie pytali, jak to wyglądało cenowo, to zapłaciliśmy około 135 zł za naszą trójkę i wiem, że na weekendzie jest drożej. Na tygodniu jest taniej i płacicie za dziecko powyżej 3 roku życia. Czyli na przykład jeżeli macie dzieciaczki do 3 roku życia, no to one no, wchodzą po prostu z Wami i za nie nie płacicie. Natomiast jak już przekraczają 3 rok, no to za nie się płaci. Ogólnie ten cały resort jest do godziny 7 czynny, jeżeli chodzi o basen, jeżeli chodzi o zjeżdżalnię. No i widzę, że bardzo tego wszyscy przestrzegają. Ratownicy już chodzili, dziękowali, mówili, że proszą, aby tam właśnie wyjść z basenu. Ludzi, którzy jeszcze w nim byli, Oli był zachwycony. I ja naprawdę czułam się, jakbym była na wakacjach, więc będziemy tam jeździć. Od razu mówię, jak coś, to się tam spotkamy. Bo ja wiem, że często podróżujecie gdzieś tam w takie miejscówki jak... czy uda mi się wyhaczyć, tak jak właśnie to, albo zresztą ja też mnóstwo polecaję od Was mam girl, więc no.
Mam nadzieję, że do zobaczenia tam niebawem, ale no będziemy się wybierać jak najczęściej, bo bardzo mi się tam spodobało. Jedyne co to ja nie jem nabiału ani cukru. No a właśnie zjadłam taką zapiekankę tam, no bo po prostu byłam głodna, nie chciałam tracić dnia i nie byliśmy po obiedzie, tylko pojechaliśmy tam tak naprawdę na obiad, więc obok jest restauracja, ale był full, więc wzięliśmy sobie gdzieś tam jedzonko na tym barze, no i co wam powiem, no zapiekaneczka była grana, ale jeżeli chodzi o następnym razem, to właśnie może ewentualnie jakiś obiadek po drodze, albo już po obiadku, albo szykuję nam po prostu lunchboxy, więc to też jest jakieś tam rozwiązanie. Natomiast jeszcze szybciutko, piękne tereny, jestem zachwycona jakie tutaj są tereny, w ogóle moja koleżanka pochodzi z okolic i no jechałam i mówię, jest tu pięknie, jest mnóstwo zieleni, mnóstwo stawów, mnóstwo jakichś rzeczek, takich bulwarów nawet, gdzie widzę ludzie sobie jeżdżą na rowerach i chillują, jestem pod wrażeniem okolic Oświęcimia. Jeżeli chodzi o Oświęcim, to już mówiłam do męża, że musimy tutaj przyjechać do obozu kiedyś, żeby odwiedzić. Ja byłam w gimnazjum, natomiast mój mąż nie był, więc no to nic takiego przyjemnego, ale no trzeba znać historię i uważam, że naprawdę warto tu przyjechać. Zwłaszcza, że jak przejeżdżaliśmy, to mieliśmy 2,5 km od naszej drogi głównej. Kurczę, wszyscy się patrzyli znowu, że nagrywam, a teraz się właśnie zorientowałam. No tak, przytrzymana jestem już w sumie. Nie robi to na mnie większego wrażenia, naprawdę, więc to jest zabawne, że ja po prostu jestem takim wychillowanym człowiekiem teraz, jeżeli chodzi o to nagrywanie. I naprawdę zauważyłam, że coraz więcej ludzi jest bardzo w ogóle pozytywnie tak nastawionych na nagrywanie. Tak jak niektórzy jeszcze w ogóle totalnie nie kumają tego, tak niektórzy się cieszą w ogóle i najbardziej to się cieszą obcokrajowcy. To w ogóle jest hit. Jak oni reagują na to, jak się ich nagrywa. Tak, turbo pozytywne. Widzę, że Polacy się otwierają, ale idzie w to w dobrym kierunku, więc no, milutko. Wyskakuję jeszcze na stację, bo właśnie stoimy i no muszę na chwilkę wyskoczyć, dlatego, że jest niedziela, godzina 19:58, a ja nie mam na jutro żadnego pieczywa dla Oliwierka. A wiem, że jest duże prawdopodobieństwo, że będzie chciał jakiegoś croissanta na przykład rano. Albo jakąś bułeczkę, albo jakiś chlebek żytni. A jesteśmy tutaj Wild Bean Cafe, dobrze mówię. No i czasami oni mają tutaj jakieś, nie wiem, bułki orkiszowe albo coś takiego. Więc wyskoczę, kupię i... No i fajnie, cieszę się. Cudowny dzień był, cudowna niedzielka, piękna, cudowna. Jeszcze jakie słoneczko, Boże, lato. Wiecie co? Lato to jest życie. O tej porze, czasami w grudniu, to już się siedzi trzecią godzinę w domu. Jezu, lato trwaj. Hej Kaciu, dzień dobry. Piękny dzień, piękny poranek. Idziemy sobie na spacer. Jesteśmy w parku śląskim. Oli na hulajce. Mam nadzieję, ostatnio wielkie postępy, naprawdę nie zapeszając. W sensie, że już dużo dłuższe trasy pokonuję na tej hulajnodze. Przymierzamy się do roweru. Musimy się po prostu wybrać do sklepu rowerowego, żeby sobie popatrzeć jakieś ciekawe pozycje. I przede wszystkim zdziwiłam się, bo koleżanka właśnie przymierza się do zakupu roweru córce. No i zdziwiłam się, jaki duży rower wybrał jej pan. Myślałam, że takie małe dzieci zupełnie jednak jeszcze mniejsze te rowery mają. A tu się okazuje, że chyba Oli też już nie będzie miał takiego małego roweru, powiem wam. A on nie był nigdy rowerowy. I naprawdę każde dziecko jest kompletnie inne. On nigdy nie był fanem motoryzacji. Nie lubił tych właśnie hulajnog. Mamy tego Scott and Ride, ale on, wiecie co? On wcześniej na tym jeździł, ale po 5 minutach schodził. To zainteresowanie było takie na siłę. Ja z tym zawsze chodziłam. A teraz... I nie korzystał z tego Scott and Ride, jak siedział, tylko dopiero wtedy, jak się stał hulajnogą. I teraz widzę, że coraz lepiej sobie radzi, coraz lepiej skręca i przede wszystkim jest chętny do tego, żeby jeździć. No ale na przykład... mojej koleżanki córka, Michalina. Pozdrawiam cię, kochana.
na przykład od pierwszego roku życia tak jeździła, w tej chwili jeździ, ma 3 lata, to tam jeździ na rampie, ostatnio widziałam, więc no wiecie, każde dziecko jest totalnie inne, każdy ma inne zainteresowania. No mój nie był fanem motoryzacji, a teraz nagle widzę, że no coraz lepiej sobie radzi. Jesteśmy w parku, spacerujemy, dołączam do moich chłopaków, ludzie sobie biegają, koleżanka mnie zaraziła bieganiem właśnie po Parku Śląskim. Powiem Wam, że wcześniej nigdy tutaj nie biegałam i też wiele się zmieniło, dlatego że ja jednak byłam fanem siłowni. Natomiast stwierdziłam, że kończę na razie z tak częstą siłownią, tylko siłownia będzie gdzieś jakieś 2 razy w tygodniu, a reszta to będą treningi na świeżym powietrzu. Dlaczego? Bo zaraz będzie wrzesień i wszyscy się nie obejrzymy i zaraz ten wrzesień będzie. My mamy 4 miesiące tak naprawdę ciepła, więc chcę skorzystać z tego, żeby jak najczęściej wychodzić w zielone, jak najczęściej ładować energię, wiecie o co mi chodzi, więc korzystam z tej pogody i teraz zdecydowanie częściej będą treningi na świeżym powietrzu. Myślę, że to jest fajna zmiana. Jedno słowo odnośnie parku i odnośnie zieleni i tego, co tu słyszycie. Mówiłam to w jednym z filmów, ale jak przegapiliście, to powiem jeszcze raz, że cudownym, naturalnym adaptogenem jest to, aby wychodzić w zielone, żeby czerpać energię z tego po prostu, co nam natura dała. I ja odkąd biegam po parku, a to jest dopiero tydzień, czuję się rewelacyjnie. W połączeniu w ogóle z moimi adaptogenami typu różaniec górski, coś pięknego, no po prostu czuję tą energię z takiego porannego biegu, porannego, a jeżeli nie mam czasu rano, no kiedykolwiek tylko macie, czuję po prostu, jak jestem tak fajnie naładowana. Zdecydowanie lepiej niż jakbym po prostu pobiegała na bieżni, na siłowni. I coraz więcej ostatnio tych spacerków, dzięki Bogu, bo pogoda piękna. Widzę, już tutaj montują się ogródki i w ogóle tętni życiem. O, jadą nawet fotele, widzicie? Specjalnie dla Was takie atrakcje. No ogólnie remonty. Remont dworca, który swoją drogą jest przepiękny. Już Wam mówiłam tutaj kiedyś na Instagramie, ale wiem, że nie wszyscy mają Instagramy. Rozumiem. Rozumiem i pozdrawiam wszystkich analogowych widzów. Zmierzamy właśnie w stronę tego dworca. Ja ogólnie się zachwycam, bo to jest tak piękny budynek. On tutaj widzę cały czas w przebudowie i też są dwie tablice informacyjne, że trwają tutaj remonty, ale jak oni go wyremontują, to picobello. W ogóle bardzo dużo mam takich miejsc w Katowicach, które są pełne perspektyw do tego, żeby coś można tutaj stworzyć i w ogóle, nie wiem, pięknych kadrów, to już w ogóle. Mamy piękny hotel Monopol. Tutaj macie ryneczek w tle. Znaczy nie wiem do końca, czy to jest ich rynek. Tutaj jest właśnie dworzec, o którym mówiłam. Odpalili fontannę, nawet nie wiedziałam tak naprawdę, że to jest ta fontanna. Tutaj mamy kaktusy i też piękne budynki. No naprawdę akurat Katowice są pełne starych, przepięknych, niektórych odnowionych kamienic. A tutaj mamy dworzec i spójrzcie, jaki to jest piękny budynek. Idziemy do miasteczka Twin Peaks. Proszę bardzo. Słuchajcie, ja nawet nie wiedziałam, że to są żory, bo mój mąż... Mąż to znalazł gdzieś tam na internecie i gdybym wiedziała, to mi się do koleżanki odezwa. Pozdrawiam Cię, Edytko. Edytka jest żor. Proszę, tak się nazywa Twin Peaks. A ja tak naprawdę otworzyłam oczy i zobaczyłam, że jestem w żorach. No, ale w każdym razie idziemy. Wygląda to klimatycznie. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo bilety nie są najtańsze, a
Jak będzie padać, to będzie nieciekawie. No, naprawdę dawno nie miałam tyle nowości kosmetycznych. Dużo rzeczy mi się pokończyło, a dużo rzeczy chciałam Wam pokazać w filmach, dlatego że ostatnio stwierdziłam, że mój makijaż bardzo często jest po prostu tymi samymi kosmetykami. Ja wiem, ja nie prowadzę takiego kanału, który skupia się na wielu nowościach kosmetycznych, na nowych podkładach. No, tak jakby... To nie ja, bardzo często oglądam na przykład Miss Doncellite, jak testuję nowe podkłady czy korektory. No bardzo lubię i stwierdziłam, że chciałabym na wiosnę. Chyba już mam dosyć tej pogody za oknem i mam ochotę potestować jakieś nowości, więc skusiłam się na Rare Beauty, chyba tak się mówi. To jest marka Selena Gomez i tutaj mam właśnie kilka rzeczy od niej. Może Wam pokażę. Tutaj słuchajcie, jest puder i to jest... Delikatny setting powder light medium. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda w środku. Tutaj mam dwa róże i właśnie Selena słynie ogólnie z tych róży, więc tutaj mam melting blush, ale wiecie co, jak ja wczoraj zobaczyłam te kosmetyki, jakie one są piękne, to one zasługują na oddzielny film. Naprawdę one zasługują na oddzielny film. Oprócz tego, że są turbo słodkie i w sumie podoba mi się, że to jest coś innego, a nie znowu jakieś tam złota, ciężkie, może nie wiem. Bardzo często to się spotyka. Spójrzcie. Czy wy to widzicie? Tutaj mamy róż i to jest kolor Happy. Jest prześliczny. I bardzo mi się podoba w sumie ta szata graficzna. Delikatna, zwykła, prosta. Tutaj mamy ten setting powder i tutaj jest, słuchajcie, ale to już akurat nie jest moje, z Laneige Glowy Makeup Serum. I to akurat moja koleżanka sobie zamówiła, tylko muszę jej podrzucić. Otworzę. Powiem jej, że otwieram do filmu. Tylko żeby Wam pokazać, co to jest, bo ona akurat jest makijażystką i używa takich różnych nowinek, więc myślę, że to coś fajnego, jak ona to chciała, więc o, tak to wygląda. W ogóle pięknie wyglądają te kosmetyki. Powiem Wam, że nie mogę się doczekać, aż będę ich używała. Natomiast tutaj mam kilka nowości i z tego wszystkiego chcę nagrać jeden wielki zbiorczy film z makijażem. Na przykład będzie między innymi wiele osób jest ciekawych, jak się sprawdza ten podkład. Więc przetestuję dla Was ten podkład tak na live. Zobaczycie, czy Wam również się spodoba, bo ja naprawdę się z nim polubiłam, ale no jeszcze jakby chcę pokazać Wam konsystencję, jak to wygląda i przede wszystkim dla kogo jest, bo faktycznie jest to coś innego.